Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wałżyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Choć może powinienem powiedzieć Z kamerą wśród zabawek, bo dzisiaj jesteśmy na giełdzie zabawek używanych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Balickiego. Spróbujemy się tu rozejrzeć, zobaczymy, co ciekawego jest na sprzedaż, co można kupić. Zapraszam. Dzisiaj jubileuszowa 15. giełda zabawek używanych. Tak. Tak. Po prostu. 15 lat, no to już jest... To jest 8 lat, to jest 15. edycja, 8 lat, bo co pół roku jest giełda. Jakże owak szmat czasu. Szmat, tak. Tak. No jest coraz większa, z tym, że mamy jakby taki problem, że mamy ograniczoną ilość stolików, no więc często musimy odmawiać, to jest taka niefajna rzecz. Dlatego dużo wcześniej trzeba rezerwować miejsce. Mamy stronę na Facebooku, giełda zabawek używanych i tam już dużo wcześniej wiadomo, kiedy jest giełda. Następna będzie już 15 października. Mówiąc, frekwencja przerasta możliwości i oczekiwania. Tak. Tak, jest to bardzo pozytywne, ale bywa trudne. Jakiego rodzaju zabawki tutaj można dzisiaj kupić? I nie tylko zabawki, z tego co wiem. Zabawki, gry, książki. Gry też się cieszą bardzo dużym powodzeniem. Jakieś takie ogrodowe nawet huśtawki, wózeczki. Zabawki, no to legówki, Barbie, petshopy. Petshopy zawsze są bardzo poszukiwane. Kucyki, pony. Generalnie wszystko. Proszę pana, ja na giełdę przychodzę od dobrych 7 lat. Na początku sama przychodziłam, bo mam córkę 8-letnią, a teraz przychodzę już z córką. Dzisiaj dojdzie dopiero, bo jest na warsztatach. Kupuję tu zawsze, nigdy nie sprzedawałam, ale zawsze przychodzę, wychodzę stąd z wielką siatą i z ubraniami. I uważam, że jest to świetny pomysł, ponieważ można kupić tutaj bardzo dobrej jakości zabawki za niewielką kwotę. A i dzieciom sprawia to radość, bo mogą wrzucić coś sobie do skarbonki i kupić za to jakąś inną rzecz. Pani córka to jest już takie dziecko, które tu i wyrosło na tej giełdzie przez te ostatnie 8 lat. Tak, dokładnie. Przychodzi co pół roku i dzisiaj wyjątkowo się spóźni, bo jesteśmy zawsze na początku, bo wtedy są najlepsze rzeczy, które można znaleźć. No potem już zostają gorsze, bo się wyszukuje jakichś lepszych zabawek, lepszych firm. Dlatego ja dzisiaj jestem sama, żeby za nią jakby spełnić tutaj tą rolę. Nie, że tu trzeba być na długo przed otwarciem, żeby się załapać na te najlepsze okazy. Tak, giełda się zaczyna o 10 i przez pierwsze 2-3 lata przychodziłam na 10, natomiast teraz przychodzę już o 9, żeby rzeczywiście znaleźć coś ciekawszego, bo potem może być już za późno. Pani tutaj widzę bardzo z wnuczką, no myślałem się, ma bardzo dużo tutaj różnych rzeczy. To pierwsza pani giełda? Tak, tak. Wnuczka zawsze marzyła o tym właśnie, że tyle zabawek niepotrzebnych jest i zawsze chciała coś sobie przyrobić. Na coś nowego. Taki początek, rozumiem, kariery przedsiębiorczyni małej. Tak. A jak wybierałaś te zabawki, które akurat już, no, już by trzeba było sprzedać? Znaczy, te, którymi się już nie bawiłam. Na przykład ten misiek duży. No to dostałam go na urodziny kiedyś. Co tutaj takiego najciekawszego masz? Znaczy, taką Biedronkę. A, że tak powiem, sprzedaż dobrze idzie? No tak średnio. Średnio na razie. Może ceny za wysokie? No może. Można negocjować. Panowie, tu widzę cały garaż samochodowy macie. Tak jest. Tak, cały garaż. Rozumiem, że to jest tylko część samochodzików z domu? Nie. Znaczy, jakaś część to jest. Ale rozumiem, że takie już starsze, które już wam troszeczkę się znudziły? Tak. Właśnie tak, takie starsze. Jak powodzenie wśród kupujących? Nawet dobrze.
Oprócz tego trochę sztuk broni, tak? Tak jest, tak jest. Ale nie trzeba mieć pozwolenia? Nie, nie trzeba. Na to nie trzeba. Czego pani tu dzisiaj szuka? Znaczy ja nie szukam niczego, raczej moje dzieci coś sobie zawsze wybierają. Jesteśmy co, no kiedy, wtedy kiedy jest, tak? Dwa razy w roku. No i można kupić tanio fajne zabawki. To jest, który raz pani tu jest na tej giełdzie? Trudno zliczyć, już byliśmy naprawdę dużo, nawet wystawialiśmy kiedyś tutaj zabawki, także no już nie pamiętam, dużo razy. A dzisiaj coś już udało się pani znaleźć? A właśnie dzieciom? Tak, już mamy reklamówkę i w rękach jeszcze mają zabawki, także. Co masz w ręce? Śmieciaka. Okej. I widzę, że ubrań trochę też. Nie, czapki są nasze, natomiast samochody i tory samochodowe też są tutaj pożądane. Czy możemy się zapytać, co to są za potwory tutaj? Tutaj no różne takie stwory, potwory, które powychodziły zza łóżek i spod łóżek. Także teraz się pojawiły na świetle dziennym i chcą zmienić właścicieli. Ale to od pana dzieci, czy nie wiem jeszcze? Od moich dzieci. Takie zabawki dostają? No, zabawki są różnie i są od rodziców, i są od dziadków, także różnie trafiają do nich. A dlaczego akurat tutaj trafiły na tą wyprzedaż? No już, że tak powiem, są nowsze modele i bawią się już dzieci nowszymi jakimiś zabawkami, a te już po prostu odeszły po prostu w kąt i czekały na nowych właścicieli. No właśnie, i są ci nowi właściciele? Pojawiają się? Znajdują się nowi właściciele. Ja jak najbardziej popieram taką inicjatywę, także cieszę się, że jest tutaj takie miejsce, że mogą zmienić te zabawki swoich właścicieli. A też przy okazji czegoś tutaj wyszukujecie dla siebie? Jeszcze nie mieliśmy okazji, ale na pewno jeszcze też przejdziemy się po innych stanowiskach, to jest stoiska. Widzę, że coś się udało kupić. Tak, kupiliśmy Hot Wheelsy dla syna i klocki Lego, tak? Synu. Piłkarzyki, grele. Podobają ci się tutaj zabawki? Tak. Bardzo? Tak. Ale rozumiem, że więcej już, pewnie byś więcej chciał kupić, ale już się nie da. Tak. No to dzisiaj państwo macie do sprzedania. Wszystko. Zabawki, którymi dzieci się już nie bawią oraz te, które im się już po prostu znudziły. Jak się właśnie takie zabawki wybiera? Oj, to jest długi proces. Od 2 tygodni przygotowywaliśmy się do tego. Najpierw dziewczyny siadły i patrzyły, czym się bawią, czym się nie bawią. Później była kłótnia, a później dopiero zdecydowały, co można zrobić na sprzedaż. Ciężko się pozbywać z takich starych zabawek, które gdzieś tam może jeszcze sentyment został? Nie. Nie. Nie, bez problemu. A jak sprzedaż idzie? Fajnie. Udaje się coś zarobić? Mhm. To jest jakiś tam zawsze pozytyw. Co takiego? Widzę, że puzzle między innymi. Puzzle, misie, jakieś takie drobne rzeczy, które gdzieś tam się pozbierały. I jakieś głównie gry. Które z tych zabawek są twoje? Nie, nasze wspólne. To jest moje i moje jeszcze jest to i... Trudno się rozstać z tymi zabawkami? A reszta jest nasza wspólna. Ciężko się rozstać z tymi zabawkami? Ola, patrz. Ciężko się rozstać z zabawkami? Okej, rozumiem. Uwaga, bo łzy się pojawiają. Co tutaj dzisiaj przyprowadziłeś, przyniosłeś ze sobą? No, przyniosłem ze sobą tutaj różne rzeczy, bionikle, takie mniejsze rzeczy, Hot Wheelsy. Ogólnie zabawki z mojego dzieciństwa. Rozumiem. No widzę, że tam są takie już dla takich bardziej małych dzieci i już wyrosłeś z nich. Tak, wyrosłem, ale no niektórymi się jeszcze bawię, ale mam nadzieję, że się nie sprzedadzą. Które na przykład? No, na przykład te Hot Wheelsy, albo na przykład, nie wiem, no, ta mylnia, albo, no, te rzeczy ogólnie. Ale jak masz nadzieję, że się nie sprzedadzą, to mogłeś nie przynosić po prostu. No, ale, no, mogę zarobić i, no, przyniosłem, że po prostu, żeby sprzedać. Rozumiem, że mimo wszystko, jak będzie dobra cena, to oddasz bez żalu.
Tak. Bo tu widzę sporą część Harry'ego Pottera na przykład. No. Przeczytany już. No. Ile razy? Dwa. A co jeszcze oprócz tego? Gry, zabawki. Jak się wybiera takie zabawki, które ewentualnie można odsprzedać komuś? Muszą być w dobrym stanie. Nie zepsute. A jest do nich jakiś taki sentyment, że może ciężko się z nimi rozstać? Z niektórymi tak, z niektórymi nie. A do których ten sentyment na przykład czujesz? Do pluszaków na przykład. Czy ta większość zarobisz są zabawki, a tutaj widzę dużo ubrań dla odmiany. Też ubrania, ale używane, nie? Po córkach. Już wyrosły, ale zabawek też parę jest. No tak, to córka sprzedaje. Jak wybierałaś te zabawki, które chcesz sprzedać? Jak zbierałaś? Jak zbierała, dostała, to rodzice kupili. Ale jak później z tego ogroma zabawek wybrać takie, które już można ewentualnie odsprzedać, przekazać komuś? No bo urosła już, chodzi do szkoły i się nie bawi. No powiedz, bawisz się, ona się nie bawi, siostra się nie bawi, no i tylko... Leżały w kącie, to można się ten... No, ogólnie jak najbardziej. Przez te drzwi, które widać za moimi plecami, prowadzące do Młodzieżowego Domu Kultury, co chwilę albo jakieś dzieci wchodzą, albo wychodzą obładowane zabawkami. W środku gwarno, dużo stanowisk, dużo młodych, najmłodszych przedsiębiorców, którzy próbują sprzedać część ze zabawek, którymi się nie bawią. Czy wyrosną z nich kiedyś dorośli przedsiębiorcy, to się jeszcze okaże. Ja już dzisiaj Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.